Nareszcie. Trochę powietrza po tym ciężkim tygodniu. Jak koń, panie prezydencie. Przez tydzień porządnie sobie odpoczął. I wcale nie czuję teraz ciężaru prezydenta, który jakby się przez ten tydzień trochę postarzał, panie doktorze. Dzisiaj znowu ma pan ciężki dzień, panie prezydencie. Nie. Rewizyta u kardynała, potem zachęta z panem carem. Raczej dzień przyjemny. Mówi Łebkowski. Miałem przed chwilą telefon od komisarza pierwszego obwodu. Pytał, czy to prawda, że prezydent będzie dzisiaj na otwarciu wystawy w Zachęcie. Skąd o tym wie policja? Przecież nikogo nie zawiadamialiśmy. Przedstawił się? No właśnie nie. Powiedziałem mu też, że nic mi o tym nie wiadomo. Że w razie czego zatelefonuje. Niech pan nigdzie nie telefonuje. Prezydent nie chciał, żeby zawiadamiać policję. Uważał, że to będzie bezpiecznie. Oczywiście o 12 będę razem z prezydentem w Zachęcie. Chyba, że wizyta u Kakowskiego przeciągnie się, ale nie przypuszczam. Jestem cały czas w biurze, panie dyrektorze. Dobrze, dziękuję panu. Narutowicz jako człowiek dla mnie nie istniał. Nie widziałem go nigdy, nie znałem go, nie rozmawiałem z nim ani razu, ani ja, ani... Zaznaczam to z naciskiem, nikt z mojej rodziny. Wszystkie przypuszczenia na ten temat są fantazją. Ja wierzę, że jako człowiek, jako profesor, jako mąż był dobrym, czcigodnym człowiekiem. Jestem o tym głęboko przekonany. Dla mnie jednak istniał nie jako człowiek, ale jako symbol sytuacji politycznej. Symbol zupełnie oderwany od człowieka. Podkreślam to ze względu na jego rodzinę, by to, co powiem, nie było dla niej bolesne. Był dla mnie symbolem sytuacji politycznej, symbolem hańby. Wniosek pana ułaskawić. Uważam, że tak, panie prezydencie. Istnieją poważne powody również polityczne. Ten Ukrainiec skazany na śmierć nie jest zwykłym mordercą. Z materiałów to jasno wynika. Cieszę się, że moje urzędowanie mogę rozpocząć od aktu przebaczenia. 11 już, panie prezydencie? Tak. To nie tylko akt łaski wobec przestępcy, ale akt tolerancji wobec mniejszości narodowych. W końcu mamy ich w Polsce ponad 8 milionów. Ale nie wszyscy chcą o tym pamiętać, a zwłaszcza ci, co mnie atakują, że mnie polski prezydent. Witam pana, panie Leopoldzie. Co z naszym polowaniem? No, była mowa o dniu dzisiejszym albo jutrzejszym. A no właśnie, właśnie. No widzi pan, dyrektor car wynajduje mi wciąż nowe zajęcia. Ale dziś wieczór dam panu znać na pewno. W razie nieszczęścia, panie Leopoldzie, zaopiekuje się pan dziećmi. No ale o czym pan mówi, panie prezydencie, jakie znowu nieszczęście? Czekam wieczorem! Czekam na telefon! Proszę nie zastawiać przejścia. Witam, witam pana hrabiego. Premier jest? Nie, jeszcze nie przyjechał. Proszę państwa, proszę nie zastawiać przejścia. Niech będzie szpaler dla prezydenta. Prezydent będzie. Będzie za chwilę. Witam, panie marszałku. Następny gość, jeszcze jego eminencji. Do widzenia.